porządku, no to kontynuujemy. Ja już nie pamiętam, jak się skończyło. Pamiętam tylko, że była jakaś wojna, jakaś bitwa. A oni nam tu na pewno powiedzą, co było w poprzedniej księdze. The White Ship. Biały korab. She was one of the fastest vessels that was ever built. The man who should be king of the English now, the son of King Henry, was on board when she sailed off. And with the prince there were 140 knights and many nobles. All on their way from Normandy to England. They say the ship hit the rocks, and then a fire broke out. Even before the White Ship had departed, the prince and his men had begun to drink and get violent. Monks that were meant to bless the voyage were then forced to disembark. Some say the ship had been cursed. The king's son and many of his family were pulled down into the Black Sea that night. You're forgetting one important detail. Not only these monks, but also Stephen of Blois, the king's nephew, left the ship before it embarked. They say he got ill. That old rumor. The same Stephen who calls himself the king of the English now. What? That cannot be a coincidence. Yes, it can be. Of course he's king now. He survived. He is the king's nephew. What do you think, my lord? I think Stephen is a clever man. Clever enough to have his whole family perish. But why he would want to rule that godforsaken rock, I will never understand. What makes you say that? I love my country. Then why are you leaving? Well, because I want to see something new. I'll tell you what you're going to see. A proper country, where people know how to behave. Czyli co, oni płyną z Anglii do... Why are you leaving? Do Francji, rozumiem, tak? Ale nie znamy tych bohaterów w ogóle. Szukam kogoś. Ale kogo ja szukam? Kim ja jestem w ogóle? I'm looking for someone. A to ona! To Ruda! To ona przecież dziecko! Ona przecież dziecko miała z tym tym. Z budowniczym miała dziecko. Młodym budowniczym. How should anyone feel? Nie, pamiętacie? Nadzieje, desperacja. Excited? Podekscytowani jesteśmy. I don't know. Maybe I'm just running away. To jest tak, bo ona się ożeniła z jakimś typem, a miała dziecko z tym innym chyba. Nie? Nie było tak? You should all get some rest. It will not be long now till we reach Cherbourg. Thank the Lord, I can't wait to be back. Ona z Jackiem dziecko miała chyba. Rudym lisem Jackiem, dokładnie. Ale przygoda, kurde. Ale on, nie wiem co on zrobił, on gdzieś poszedł sobie, tak? I ona teraz go śledzi? Już nie pamiętam coś. O, może teraz nam powiedzą co było. Ja. Tu. Filary Dawidkowe. To jest kolejna część, trzecia. O, i to jest ten Jack, budowniczy mały. On później spalił kościół, tak było, a później budował go z Bobem budowniczym. Nie? Tak było. O, i widzicie, i tu jest ta Ruda i proboszcz. Kurde, Pillars of the Earth. No i to jest przygoda, nie? To jest intro do gry, takie powinny być intro w każdej grze. Tak, to jest gra o tron, wersja plebania. Tak, spalił kościół, oko cyklonu. Rozdział 15 już. Podróż.
Korona Królów, wersja Wielka Brytania. In the late summer of 1142, I had left my home country, England, opuściła Anglię na dobre, aliena. My old life lay in shambles, as did my former home of Kingsbridge. Having failed both my friends and family, I had set out to find my baby's father, the man I still loved. O, widzicie? Ona szuka ojca dziecka, Jacka Jacksona. And so early one morning in July, I całym porankiem dotarłam wreszcie do brzegów Normandii. Mając przy sobie jedynie mieszek z monetami i zawiniątko z bezimiennym dzieckiem, które podobnie jak ja nie wiedziało nic o tym nowym świecie. Biały korab. Zbadaj, co to jest biały korab. Przedmiot. Zatonięcie białego koraba. Biały korab był najszybszym okrętem swych czasów. Czyli syn kapitana Mori, ten w Normandii, w Anglii. Stefan miał również, a to jakieś historyczne rzeczy. Dobra, i teraz było tak, to się jakoś podświetlało się te rzeczy, które... Czekajcie, sterowanie, musimy sobie przypomnieć. Ustawienia, sterowanie. Mysz, myśl, podświetl... Podpowiedzi, o. No, tu możemy statek sobie obejrzeć. Wracamy, koniec gry. Where did you go, Jack? Gdzie jesteś, Jack? Dobra. Cherbourg i jakiś murarz. O, murarz będzie wiedział, gdzie you're jest. Still here. Oh, it's you. To ty. I'm just trying to get my feet used to good solid ground again. The last bit of our voyage wasn't exactly my pint of ale. Jesteś murarzem, prawda? That hammer you're carrying. Do you happen to be a mason? Actually, I am. Zgadza się. Masz bystre oko, pani. I guess I po prostu potrafię rozpoznać murarza, gdy go spotkam. Szczerze mówiąc, jestem murarzem od niedawna. Właśnie ukończyłem termin w Salisbury. Wcześniej strzygłem owce z rodzicami, ale to nie była praca dla mnie. Ojciec do tej pory nienawidzi mnie za to, że odszedłem. Też porzuciłem dawne życie. Gdzie murarz mógłby znaleźć tu pracę? O. What will you do to find work here as a mason? Don't know. That's for me to find out. All I heard was that the wages are better over here. Płacą tu lepiej. So you'll just travel from town to town and look for employment. Right. Tak. Zacznę od Lessay. A fellow mason told me about the abbey there. Murarz wspominał mi o czymś tam. Podobno Normandowie budują swe kościoły inaczej niż my u siebie. I need to see that with my eyes. Muszę zobaczyć to na własne oczy. Może się czegoś nauczę. Może Jack wybrał się do Lessay. Może się wybrał. Też porzuciłem. Dobra, szukam kogoś. I'm looking for someone. A red-haired mason. Murarza zwanego Jackiem Jacksonem. He came to France about a year ago or so. A fellow mason. Great. Kolega po fachu. Unfortunately, I wouldn't know a thing. After all, I just arrived here with you. Sam on przybył, to były pytania. But should you meet wiadomo, że nie wie, gdzie like jest Jack Jackson. Tell him Aliena of Shiring is looking for him. All right. Jack Jackson. I'll keep an eye out for you. Thank you. Jack Jackson. Dobra, odejdź. Have a safe journey. Nie nadam dziecku imienia, póki nie znajdę Jacka. Your father uses tools like... I really should stay away from boats. I'm still all to and fro on the inside. Do many masons go to wielu murarzy udaje się do Lessay? Nie wiem, to tylko niewielkie miasto. Really the mason who told me just murarz, który mi o nim wspomniał, pracował tam nad remontami. Możliwe, że chwalił się tym też innym. Też porzuciłam dawne życie. Czemu musi mu się zwierzać? Scary, isn't it? To start off fresh and all that. Well, you definitely sound more excited than scared. Oh, I am excited. Wouldn't anyone be? I don't know. Maybe. Mm-hmm. Nie wiem, jak się chodzi. Aha, tak się chodzi w tej grze. Dobra, o to wiele wyjaśniam, bo właśnie się zastanawiam. Nie Jack. Koleś się nazywa nie Jack. Ale Rudy. Good day. I am looking for someone. A traveler. Szukam kogoś podróżnika. Hush now. I need to talk to this man.
Looks young. Z czego ona żyje? He was born at the beginning of summer. What's his name? I haven't given him one yet. You should. He needs to know who he is. Musimy nadać imię. Makes growing up a lot easier. No ale my mu nie dodamy imienia, bo musi Jack nadać to imię. You said you're looking for someone. Szukam ojca tego chłopca. Trochę mi go przypominasz. O kurde, ona the już... man I'm looking for looks a bit like you, actually. A bit more boyish, though. So he has red hair, but no beard. Well, I don't know every redhead around these parts. There are quite a few of us. Most of my family here in Cherbourg is ginger. Oh, his name is Jack Jackson, and he is a mason. Jest murarzem. No. No, sorry. No koleś go nie widział. No wiadomo, że koleś na plaży pierwszy lepszy nie spotkał Jacka. Nie? Może Amy go widziała. Pomaga marynarzom w transporcie ładunków do pobliskich miast. Przewozi też podróżników. O. I'll ask her. Thank you. I will ask her. I will ask her. Prawie jak Alaska. Dobra. Stoisko, woźnica. Idziemy do woźnicy. Bo tam stoiska to tam nic ciekawego, ale na woźnicy. To przygoda. Hey you. Hey ty. That's quite a bundle you got there. Where are you headed? Dokąd zmierzasz? Widziałaś może rudowłosego murarza? Have you seen a red-haired mason? He must have landed here sometime najpierw przybył tu pod koniec, najpewniej przybył tu pod koniec zeszłego lata. Another ginger in Normandy. I wouldn't have noticed, even if he was carrying a hammer instead of a fishing rod. Maybe you should ask someone in Barfleur. That's where all the travelers come through, the pilgrims and kings. Their lot rarely lands in Cherbourg with the fortress passing back and forth between Stephen of Blois and Geoffrey of Anjou. Why you even came to Cherbourg in the first place baffles me. It was the earliest ship I could get. He must be in some hurry, madam. No dobra, ona nie ma pojęcia. Mówi, że to nie jest chyba miejsce, gdzie on by raczej przebywał. Who am I to judge? Są inne miejscówki, gdzie wszyscy podróżni. Może w Balf ktoś słyszał o Jacku w Balsbury. Znasz drogę do Lessay? Do you know the road to Lessay? Been there, seen it. But I hope you're not planning to go there on foot. Tell you what, you give me some coins and I'll treat you to my wagon. You can even change your destination once we're on the road, what do you say? Znasz inne miasto. No dobra, jestem gotów. All right. Take me out of town. No bo tu i tak się wiadomo, że niczego nie dowiem. O, fuck, no nie chcesz mi. Aha, do Balfourbury czy do tego? No moim zdaniem. Opactwo. Nie, no idziemy do księży, wiadomo. Lessay było niewielkie, lecz jak się okazało, warto było do niego, się do niego wybrać. W niewielkim kościele pod wezwaniem świętej Trucy poznałam mnicha, który twierdził, że rozmawiał z człowiekiem pasującym do opisu Jacka. Przybysz miał być zafascynowany żebrowym sklepieniem kościoła i zasypał mnichów pytaniami dotyczącymi konstrukcji budowli. Niestety nikt nie potrafił powiedzieć mi dokładnie, dokąd Jack odszedł, ale nie miałam mu tego za złe. Ułożyłam się do snu na podłodze domu dla gości opactwa i po raz pierwszy od niemal roku poczułam ulgę. Zasypiając, przytuliłam nasze dziecko i wyszeptałam do jego malutkiego uszka. Znajdziemy twojego tatusia. No dobra, znajdziemy tatusia. Le Mont Saint-Michel. O, Saint-Michel to jest to, gdzie tam zalewa się, nie? I tam jak jest przypływ, to nie da się przejechać, jak jest odpływ, to się da. Ojciec opowiadał mi kiedyś o Mont Saint-Michel. Dawno temu archanioł Michał ukazał się biskupowi Avranche Aubertowi i nakazał mu wybudowanie opactwa na samotnej skale pośród fal oceanu. A gdy ten odmówił, anioł zmusił go, wypalając w jego czaszce otwór. Podobno można zobaczyć tę szaszkę w kościele w rodzinnym mieście biskupa. O, no nie wiem. Dzień, w którym przybyłam na miejsce, był bardzo wieczny, a opactwo roiło się od pielgrzymów i żonglerów. Przypomniałam sobie, że zafascynowany był Jack tymi bajarzami. Wykorzystałam przerwę, jaką zrobił sobie jeden z nich i zapytałam go o Jacka. Okazało się, że żongler spotkał go na drodze wiodącej na wschód.
Okazało się, że Jack uparcie, choć bez powodzenia, próbował odnaleźć żonglerów, którzy mogliby znać jego ojca, Jacka Scharenburga. Kończyły mu się pieniądze, więc postanowił poszukać pracy w Le Mans lub Tours. Wydarzenia te miały miejsce 6 miesięcy temu, byłam coraz bliżej. U Le Mans, to chodźmy do tego dalej na pewno, to on na pewno dalej poszedł. Mont-Saint-Michel, no właśnie, Mont-Saint-Michel. Jest, środkowa Francja. Ona nie spotka randomowych, tylko takich, którymi jest zainteresowany. Tak, wiadomo, że Jack lubił żonglerów. Zresztą kiedyś mniej ludzi żyło na świecie. I to dużo razy mniej, więc pomyślcie, że to nie było tak, że takie miasto miało, wiecie, 500 000 mieszkańców. Idziemy się typa spytać. Jesteś mistrzem budowniczym? Szukam murarza, który mógłby tu zapytać. An Englishman with carroty hair. He calls himself Jack Jackson. Ciekawe, czy go zna. Rude włosy. Yes. Did you see him? He might have asked for work here. No, I'm not looking for new masons. Nie szukam nowych murarzy. We're just doing repairs. Wykonujemy tylko naprawy. Ale czy był tu wcześniej? Never seen him. Coś ciemnia. Odejdź stąd, kobieto, zanim coś spadnie twojemu dziecku na głowę. Czy w Tours znajdują się jakieś inne place budowy? To duże miasto. And where would an outsider most likely find a job? Don't know. Ask around. Popytaj ludzi. No to jakiś koleś chamski jest. Zawahałeś się, gdy wspomniałem o rudych włosach. On lubi chłopców z rudymi włosami. Może. A, już jestem jak szpieg. Na pewno go nie widziałeś? Tak, na pewno. Nie wierzę ci. Kurde, czemu on jej nie powie? No dobrze, w porządku. Był tutaj. Pracował dla mnie, ale wyrzuciłem go po 2 czy 3 dniach. Dlaczego? Bo ciągle czegoś chciał. Pozwól, że zmienię dach. Pozwól, że uczynię nową nawę bardziej słoneczną. Miał całkiem niezłe pomysły, ale zamiast je realizować, wymyślał kolejne. Rozwydrzony był jak mój syn w czasie, gdy miał jeszcze mleko pod nosem. Ale wie dużo o swoim rzemiośle. Znam takich jak on. Rodzą się z darem, lecz nie mają w sobie nawet krztyny dyscypliny. Z kimś takim nie da się pracować. Wiesz może, dokąd odszedł? Nie mam pojęcia. Może do Limoges albo Angoulême, a może nawet do La Rochelle. Miał plany związane z katedrą. Dobra. Bon voyage. Czyli tu nie ma co gadać z tym typem już w koniec rozmów. Idziemy dalej, no ale to nas po całym kraju teraz nasz. On mówi La Rochelle. No to może La Rochelle? Tuż po opuszczeniu Tour zakręciło mi się w głowie, zatrzymałem się, by złapać dech, po czym zrzuciłam śniadanie do przydrożnego rowu. O kurde, chyba zachorowałem. Ku memu przerażeniu nasz synek również pobladł, a jego oddech stał się płytki jak u starca. Starałem się nie wpadać w panikę, ale do następnej gospody wciąż mieliśmy wiele mil marszu, a nie mogliśmy pozostać na mokrym i zimnym szlaku. No zachodźmy do tego Portres, czy co to tam. Utrzymać się na nogach, maszerując do chwili, aż słońce wzniosło się na nieboskłonie, po czym upadłem. Handlarz nożami, który podróżował w tym samym kierunku, zatrzymał woźnicę zmierzającego do Tours i zapłacił mu, by zabrał mnie do gospody. Aha, czyli jednak wracamy.
Back in Tor, the fever got worse. Po powrocie do Tur, trawiąca mnie gorączka przybrała na sile. Pamiętam, że ktoś zaniósł mnie do izby i położył mnie na łóżku. Próbowałam nakarmić dziecko, a później wszystko zasnuła mgła. Gdy obudziłam się, obok mego łóżka stał Jack, bo ma jakieś zwidy. Zbeształ mnie za to, że wyruszyłam na jego poszukiwania. Mogłaś udać się, gdzie tylko chciałaś. Dlaczego byłaś tak głupia i ruszyłaś moim śladem? Próbowałam odpowiedzieć, ale on po prostu otworzył okno i wyskoczył przez nie, by udać się do starożytnej Grecji, a może nawet do samej Arabii. A ja otumaniona gorączką ruszyłam za nim. No chyba jej się coś, kurde, mocarz wszedł. What? Dobra, do Arabii, ale ona ma jakieś wizje mocarzowe, nie? Im dłużej wędrowałem, tym większy narastał we mnie. Przez wiele lat walczyłam dla mojej rodziny, podporządkowałam swoje życie przysiędze danej ojcu. Zajęłam się handlem, by zdobyć na to środki i poślubiłam człowieka, którym gardziłam, by zapewnić przyszłość bliskim mi ludziom. Bo ona, wiecie, ona robiła po to, żeby jej brat mógł być rycerzem i go sponsorowała. Znałam tylko obowiązek wobec mężczyzn będących częścią mojego życia, podczas gdy ten, którego starałam się odnaleźć, wiódł żywot pozbawiony jakiejkolwiek odpowiedzialności. Przemierzał świat, poznawał matematykę i filozofię, podczas gdy ja wychowywałam spłodzone przez niego dziecko. Kiedy w końcu będę mogła zrobić coś tylko dla siebie, pytałam świat, zmierzając przed siebie. Co, wraca do Kingsbridge? Szybko jeździ to podróżowanie po Europie. Wędrowałam, zataczając krąg, ku krańcowi świata i z powrotem, aż do miejsca naszej porażki. Z zamkniętymi oczyma słuchałem odgłosu zrywanej wełnianej nici, walących się ścian i powozów zabierających dobrych ludzi wśród obłoku krwisto-czerwonego pyłu. Co? Jakaś wojna chyba się widzi. No i co? Przeszło jej? Gdy opadła ostatnia drobina pyłu, otworzyłam oczy i zdałam sobie sprawę, że leżę w małej, brudnej izbie. Obok mojego łóżka siedziała stara służąca, która uśmiechnęła się do mnie i podała mi moje dziecko. Dobry Boże, on wciąż był taki blady. Ogrzej go, nakarm go, nakarmię go. Próbowałam go nakarmić, ale nie chciał jeść. Błagam Cię, Boże, pozwól mi przeżyć. Nie każ go za moje grzechy. Delikatnie gładziłam jego główkę, aż w końcu wziął moją pierś, usta i pił. I z każdym łyczkiem stawał się coraz bardziej ławczywy. Zostaliśmy oszczędzeni. Odpoczywaliśmy cały kolejny dzień, po czym zabrałam swe rzeczy i udałam się do katedry, by podziękować Bogu za miłosierdzie. No i będziemy teraz, kurde, w katedrze. Muszę podziękować Bogu za oszczędzenie życia naszego dziecka. No to nie wiem, czy nam się to uda. Figura Matki Boskiej. Pa, teraz ona klęknie i już będzie podziękowane. Dziękuję Ci, dobry Boże. Dziękuję za to, że oszczędziłeś. O, fuck, zaraz zginiemy. Dlaczego okazujesz mi swoją łaskę? Zawiniłam wszystkich bliskich. Ona teraz smuci się tutaj, no. Czy ta gra nie jest za głośna trochę? And this may be the very first time that I fight for something that I only want for myself. Maybe I should just go back and help rebuild Kingsbridge. Maybe Jack doesn't even care for me anymore. Amen. Amen. Poproszę na czacie amen. Huh. Spornik, patrzcie. Widziałem już coś takiego. Wspaniały, prawda? Człowiek, który go stworzył, miał w sobie to coś. A to był Jack, kurde, musimy. Miał w sobie to coś? Tak, znałam go kiedyś. I agree. He always did.
Oh, you knew Master Jacques. Mistrza Jacques'a znała. Tak, ale dawno już go nie widziałam. Wielka szkoda, że mistrz go odprawił. Zaledwie miesiąc stworzył tak wiele. Dlaczego go odprawiono? Zaproponował sposoby na ułatwienie budowy, ale mistrz nie chciał o tym słyszeć. Prawdę mówiąc, wszyscy wiedzą, że mistrz bał się, iż utraci przez niego swoją pozycję. Ostatnią rzeczą, którą wykonał Jack, był ten wspornik. Tylko na to pozwolił mu mistrz. Gdy go ukończył, został odprawiony. Twój mistrz mówił, że brakowało mu dyscypliny. Twój mistrz mówił, że brakowało mu dyscypliny. Powiem ci coś. Jack ciężko nad tym pracował, był niecierpliwy i miał wybuchowy charakter, ale widać było, że z tym walczy. I understand that so well. No dobra. Wiesz może, dokąd się udał? Chciał wyruszyć do Santiago de Compostela. The Camino. Camino. The Way of St. James. Szlak Świętego Jakuba. Miał nadzieję, że znajdzie tam kogoś, kto... Coś tam. How was he when he left? Jakie sprawiał wrażenie? Never thought about that. Relieved, I guess. Zdaje się, że odczuwał ulgę. He seemed ready for something new. Thank you so much for your help. Gotowego na coś nowego. And good luck on your travels. May you find what you are looking for. No dobra, czyli już wiemy, że on się do Camino. To tam klonowali tych z Gwiezdnych Wojen żołnierzy. W odległym miejscu. Isn't it all? Czy to nie dziwne? Just when you Gdy przestajesz szukać, znajdujesz to, co najbardziej niezwykłe. To jakiś rashi. Jak te trzy urządzenia, które jeden z moich kupców przywiózł z Bagdadu. Chichocze. O nie, czy to kolejne z zabawek od Banu Musa Rashidzie? To nie zabawki, Adrielu. To przykłady naukowej zmyślności i kunsztu. Pozostawię honory memu drugiemu przyjacielowi z północy. O, patrzcie. A co ten Jack robił, jakiś Arabów? Jack, mógłbyś? O fuck, my jesteśmy teraz Jackiem. Dobra, mechaniczny osioł. Rzeźba kobiety. Dobra, czyli najpierw ptaszek śpiewający. Most astounding thing of all stands right between them. Mały zbiornik. Co z nim zrobić? Patrzcie. Pusty. But one thing at a time. Let us let Jack decide. Misa z wodą pewnie. And now. Teraz Jack podgrzeje wodę w zbiorniku. Dobra, i co się stanie? I się woda zagotuje. No niesamowita technologia. Posłuchajcie, co się będzie działo. A, bo to jest jedno urządzenie, ono śpiewa. Banu Musa. Co to jest Banu Musa? Bracia Banu Musa to trzech uczonych pochodzenia perskiego, którzy żyli w Bagdadzie. W IX wieku zasłynęli dzięki księdze pomysłowych urządzeń, ilustrowanemu dziełu opisującemu mechaniczne urządzenia i automaty. Ich wynalazki służyły głównie rozrywce, choć jednocześnie były niezwykle innowacyjne. Bracia byli też autorami ksiąg poświęconych astronomii, astrologii oraz geometrii. Ich dzieło poświęcone geometrii miało wielki wpływ zarówno na islamskich, jak i europejskich matematyków. Bardzo fajne, w IX wieku takie rzeczy robili, patrzcie. O, cudowne! How does it work? Maybe it's a miracle. Może to cud. Right. Go on, Jack. Dobra, Jack teraz powie, jak to działa. Mechanizm jest opętany przez złego ducha, objaśnij.
There's a hidden wheel inside the box. Ukryte koło. It turns an axle that in return raises and drops a sequence of small cylinders inside. Nie będziemy czytał, on tłumaczy, jak to działa. These cylinders work like fingers playing a flute. But who is blowing into the flute? Steam. Steam? Paradmucha. Yes. When I opened the pipe, it gradually pushed itself into the tube. The power of steam. Moc pary. Tym razem muszę się zgodzić. Genialne urządzenie. This is brilliant. Widzicie, moc pary. Of course! It was created by a Muslim after all. Let's not get ahead of ourselves. What else have you got, Rashid? Co nam jeszcze pokażesz, Rashidzie? Anyone care for some tea? Thank you, my daughter. We will have some as soon as Jack has finished our presentation. Dobra, ja chcę zobaczyć, jak Matka Boska tutaj będzie ten... Of course not. Będzie akcję robić. No, pokaż... So, who is this man, Rashid? Jack is a friend of the house. Sklepienie, sklepienie żebrowe. A brilliant man, a scholar and a talented artist. Just the other day he explained Euclid. Niedawno objaśnił mi nauki Euklidesa. Jack, taki mądry. What is that? A kto to taki? A Greek. Grek, który napisał dzieło o geometrii zwane elementami. The Egyptians translated it into Arabic. Egipcjanie przełożyli je na arabski, a teraz Anglik tłumaczy je na łacinę. O. How very peculiar. No dobra, ale ja nie mogę. A, to pogadam z panną, nie wiem czemu. Don't let me distract you, Jack. Nie zwracaj na mnie uwagi, Jack. Aha. Dobra, misja. No, it's too heavy. Zbyt ciężka, to weźmy jeszcze raz tą wodę. Nie wiem, nalejmy ją do osła może. Dobra. I polejmy go wodą. Osiołka i co się stanie? No i co? Polałem go wodą? Watch the head. Obserwujcie głowę. Just any moment now. Jeszcze chwila i co się stanie? Będzie pewnie kiwać głową. There. Did you see? It threw up. Zwymiotował. Rashid, this is disgusting. Co za głupia zabawka. Oh, far from it. Would you kindly explain how it works? O Jezu, jak działa ta maszyna? Teraz objaśnij. You see that bowl floating on top of the water? At the bottom of that bowl is a small hole. Through it, the bowl is slowly filled with liquid. Once it's full, it sinks, pulling a string which makes the ball drop onto a weight. This, in return, pulls the bowl up again, emptying it in the process. Thus, resetting the entire mechanism. If you timed it perfectly, you could make it drop a ball at every hour. Turning it into a clock. How clever! Mogliby zrobić z tego zegar. Aha, bo to się resetuje, czyli rzeczywiście mogliby zegar zrobić z tego. One could join those two and build a singing donkey clock. One song after every hour. Śpiewający zegar w kształcie osła by mógł być i to by był zegar. To wspaniały pomysł. That would be pretty clever. I know, right? You could be the one to build it. Mógłby się, oj, ta Aisha to chyba ma chrapkę na Jacka, co? I would let you have it. Or we design it together. No ja, ta już się kurde chce z nim projektować. You still haven't shown us that statuette. No jeszcze Matki Boskiej nie pokazałem. Of course. Jack, if you may. Dobra, Jack, pokazujemy teraz Matkę Boską. O, i ją ukradłem, super. Patrzcie tylko. Muszę umieścić ją w chłodzie. Aha, bo ona była na słońcu, okej. And now just be patient, but don't look away. It takes some time for her to
Będzie klaskać, czy ręce podniesie? Is it crying? Isn't that amazing? Patrzcie, ona płacze, ale my tego nie widzimy. No, it's irritating. Powinni krew nalać i wino do środka i by było, że to płacząca matka ludzka. To tajemnica, nie wiemy. It's a mystery. Rashid, please. We all know that there is no such thing as a man-made miracle. And this piece of wood is very clearly made by man. I very much agree, my friends. But so far, none of us has an explanation. All we know for certain is that her glassy eyes shed tears when you move her from warmth into cold. Like a plant at sunrise. Like dew. Widzicie? The only difference is the surface. That's all. A, widzicie, to jest rosa. Poproś, by kontynuowała. I think you may be onto something. Czyli tak cudowna matka boska płacząca coś robi. Of course, I have no intention of disturbing your conversation. But if you can find out why there's dew gathering on a plant, you may understand why that woman is so weepy. No nie wiem, czy rosa by się miała zrobić, że oni są w jakichś u Arabów. Pewnie cieplutko tam jest. Your daughter is quite something, Rashid. A scholar in her own right. I know. I'd rather she. Jego córka taka mądra, ona nią wykorzystuje do noszenia tych glinków. Oh, I'm certain that won't stay a problem for long. Maybe the dew originates from invisible water in the air. Może rosa bierze się z niewidzialnej wody w powietrzu. Wody, która pozostaje ukryta, gdy jest gorąco. Jezu święty, on odkrył rosę. Jack jest geniuszem. 3 miesiące później na szlaku świętego Jakuba. Szlaki pielgrzymek z obszaru całej Francji zbiegały się w Ostabat, leżącym u podnóża czegoś tam. Grupa około 20 pielgrzymów, którą wędrowałem od Tours. Do 70 się rozrosła. Some were citizens, some probably on the run from justice. A few drunks and several monks and clergymen. Several languages were spoken, including Flemish, kilkoma językami, w tym flamandzkim, niemieckim, południowo-francuską mową zwaną Ox. Nevertheless, there was no lack of communication. Przeszkadzało im to jednak w porozumiewaniu się. They sang, played games, told stories. Fajną pielgrzymkę co zrobili. Tymczasem ja i moje dziecko trzymaliśmy się na uboczu. Ganz schön frech die mit ihrem Kind. No i to już wiadomo, o co chodzi. Cicho, maleńki. Niemiec gada i dziecko płacze, no. Idź na spacer, znaleźć piosenkę. Znaleźć piosenkę. Richtig dreist. Richtig dreist. Nie wiem, o co on gada. Dobra, idź na spacer. Nicht einfach mal seine Ruhe haben? Co on gada? Der Weg aus Babenberg war doch anstrengend genug. Cicho bądź, kolesiu, tak cię nie rozumiem. Rzeka Arga. Niewidoma kobieta. Tomorrow. Jutro. To niewidoma nam na pewno nie. Lord, what are you doing? Co ty tam robisz, babo? Wyjdź z wody, babo, jest strasznie zimno. Ona szuka soczewek. My ring. Mój pierścień, zgubiłam mój pierścień. O nie. Dear Lord, please show mercy. Dobry Boże. Szucha. She's not listening. She's not listening. Please come back to me.
Chyba musi... O! Szukaj pierścienia. Możemy go szukać w krzakach, patrzcie. Jak go znajdziemy, to mam nadzieję, że będzie można z nim uciec. Taka niewidoma to i tak nie pozna, nie? Że coś jest nie tak. Where are you? Where did you go? O, jest. Błyszczy się. No i teraz uciekamy. The cold will... I can't leave. Dobra, masz ten pierścień. I found it. Znalazłam go. Yes. O, dziękuję, tak bardzo ci dziękuję. Halien, jesteś dobrą kobietą, bardzo, bardzo dobrą. Cieszę się, że mogłam pomóc. Tak, tak, dziękuję, bardzo ci dziękuję. No ale coś, pieniądza jakiegoś by dała. Opowiedz mi o swoim pierścieniu. Cieplej ci? Tak, dziękuję. Opowiedz mi o swoim pierścieniu. Widzę, że ten pierścień jest ci bardzo drogi. To dar od mojej macochy. Myślała, że zostanę na zawsze, ale myliła się. Dlaczego odeszłaś? Sądziłam, że mnie tam nie chcą. Powtarzała mi, że jestem jej córką, ale byłam pewna, że kłamie. Byłam taka samolubna i taka głupia. Zbyt głupia, by dostrzec, jak miałam szczęście. Może rzeczywiście nie byłaś szczęśliwa? Ja sama nie wiem. Ojej, typowa kobieta. Byłam bardzo młoda i myślałam, że jestem nieszczęśliwa, bo nie mieszkam w pobliżu morza. Ale okazało się, że morze nie odwzajemniło mego uczucia. Przez jego chłód zachorowałam, odebrało mi wzrok. Wykazała się odwagą, odchodząc. Dlaczego nie wróciłaś do domu? No właśnie. Gdy odeszłam, była bardzo zła. Zła i rozczarowana, nie pozwoliłaby mi wrócić. A skąd ona to wie, jak odeszła, to nie wie, co myślała. To dlatego wyruszyłaś na pielgrzymkę. Tak, by święty Jakub dostrzegł moją pobożność i bym połączyła się z moją matką w niebie. Nie jestem taka dobra jak ty. Trochę. Jesteś dla siebie zbyt surowa, no, a tam ją pocieszam. Sama nie wiem. Też próbuję się z kimś połączyć, z mężczyzną, którego kocham najbardziej, z Jackiem. Powiedziano mi, że udał się do Santiago de Compostela. Wkrótce się o tym przekonasz. Nie tak, znów wkrótce. Przede mną jeszcze 4 tygodnie wędrówki. O Jezu, jakie mieli dystans. Będzie tam, jestem tego pewna. No, mam taką nadzieję. Kurde, strasznie dużo musieli łazić, nie? Po prostu czuję, że z każdym dniem coraz bardziej go tracę. Santiago de Compostela. Wkrótce nasza podróż dobiegnie końca. Camino de Santiago. Zbadaj, co to jest Camino de Santiago? El Camino de Santiago, zwane też jako Szlak Świętego Jakuba, to trasa chrześcijańskich pielgrzymów zmierzających do katedry Santiago de Compostela, w której zgodnie z tradycją spoczywają doczesne szczątki apostoła Jakuba Większego. Kto to był apostoł Jakub Większy? Obok Jerozolimy i Rzymu, Compostela jest jedną z trzech głównych... jest jedną z trzech głównych celów chrześcijańskich pątników,
której odwiedzenie stanowi jedyny sposób na oczyszczenie się z grzechów. W XII wieku Compostela stała się jednym z najlepiej zorganizowanych ośrodków tego typu. Benz. Powstał nawet przewodnik dla pielgrzymów Codex Calixtinus, ułatwiający pątnikom wędrówkę. Muszla małża świętego Jakuba wskazuje im kierunek i stanowi symbol zarówno świętego, jak i jego szlaku, ponieważ u celu pielgrzymki pątnicy docierają niemal na sam brzeg oceanu. No dobra. To gdzie to jest? Taka Compostela. A to tu, to teraz to jest jakaś Hiszpania pewnie. Na szlaku świętego Jakuba. Kobieta miała na imię Alba. Pochodziła z niewielkiego miasta. Patrzcie, jaki szlak. Gdzieś w Katalonii. Szybko przywykłam do tego, jak co chwilę chwyta pierścień swej macochy oraz do towarzyszącego temu wyrzutów sumienia widocznych coś tam w jej oczach. Nie byłam pewna, czy chce mojego towarzystwa, ale nie mogłam jej porzucić. Gdy dotarliśmy do Los Arcos, przestała się odzywać. Od czasu do czasu przemawiałam do niej przyjaźnie, by wiedzieć, że wciąż jestem u jej boku. Dobra, dalej Burgos. Alba uważała, że jest słaba na ciele i umyśle, a jednak przemierzała szlak świętego Jakuba, pchana mocnym poczuciem obowiązku. Jej widok skłaniał mnie do rozmyślań nad moją własną wędrówką. Czy wyruszyłam w drogę z miłości, a może pragnęłam jego wybaczenia? Patrzcie, jakie fajne ten Burgos, bardzo ładne. Ale co miałby mi wybaczyć? Decyzję o poślubieniu Alfreda podjęłam z myślą o mieszkańcach Shiring. To była ofiara, którą musiałam złożyć, by zakończyć złe rządy Williama Heimlinga. Pytania te ręczyły mnie od dłuższego już czasu. Wkrótce miałam spotkać Jacka, więc musiałam znaleźć na nie odpowiedź. Leon. A to taki Leon to chyba jakiś inny, bo to nie Francja, nie? Around Lyon, the path began to gradually turn uphill. W pobliżu Lyon ścieżka zaczęła piąć się w górę. Do Santiago pozostało już tylko dwa tygodnie wędrówki. Dziecko było w dobrym humorze. O dziwo, Albie również dopisywało dobre samopoczucie. Na szlaku. Astorga. Po opuszczeniu Astorgi szlak stał się trudny. Alba poruszała się coraz wolniej i musieliśmy robić częstsze postoje. Znowu stała się milcząca. Jej stare ciało źle znosiło ten wysiłek i obawiała się, że nie dotrze do celu pielgrzymki. Mimo to posuwaliśmy się do przodu. O Jezu, jak powoli. Następnego ranka nie była w stanie się podnieść. Jej oddech stał się niepokojąco płytki. Nawet nie zauważyła mojej dłoni dotykającej jej czoła. Wszystko mnie boli, powiedziała. I nalegałabym kontynuowała wędrówkę bez niej. I co, zostawiliśmy ją? Odejść bez niej. Już miałam odejść, gdy powstrzymał mnie mnich. Prosiłbym, został przy niej jeszcze jeden dzień. Czułam, że ma rację, więc... No to po co mi dają wybór? Niemal jej nie znałam. Przez większość czasu starała się mnie odepchnąć, jakby uważała, że jest tylko spowalniającym mnie utrapieniem i nie zasługuje na moje towarzystwo. Dopiero kilka chwil przed śmiercią uśmiechnęła się do mnie po raz pierwszy. Pragnę wierzyć, że dostrzegła, jak ja do niej się uśmiechnęłam. Mam nadzieję, że umierając w tak dziwnym miejscu, boku zupełnie obcej osoby, znalazła chwilę szczęścia i spokoju. Niestety nie dotarła do Santiago, no ale pierścień byśmy jej wzięli, co? Odeszłam prześladowana tą myślą. Jej wędrówka zakończyła się tak niespodziewanie. Czy dotarcie do Santiago zmieniłoby jej życie? Czy nie poczułaby się zawiedziona tym, co by tam znalazła? Nie wiem, a za to my szybko już pójdziemy. Balast zrzucony. Ciema bąkol. No, to jest symulator Dawidka znów. Po miesiącu wędrówki szlakiem świętego Jakuba. Po miesiącach trudnej wędrówki wreszcie dotarłam z moim synkiem do Santiago de Compostela. Wieczorem wzięliśmy udział w mszy w wielkiej katedrze, a następnie ruszyłam w miasto w poszukiwaniu mego ukochanego Jacka. Dopiero tu przez brzaskiem napotkałem, ksiądz skierował mnie do pobliskiej gospody. Aliena. Co tu jest? Kubki jakieś.
szczur, kubki, palenisko. Ogrzewamy się. Gospodyni, gospoda. No to zagadajmy do gospodyni, bo nie przestanie zamiatać. Buenos dias. Rozumiesz mnie? Sinto bene, pero non tenemos camas disponibles. No, I don't need a room. I was told a friend of mine że mój przyjaciel nocował tu jakiś czas temu. A red-haired Englishman called Jack. Do you remember him? Eu sou te falo em galego, minha rula. Francês? English? Ona ma na rysunku Jacka. Co ona mu pokaże? I'm looking for a man człowieka, który who bardzo likes lubi to czytać. Read a lot. El ojo anda siempre con libro en riba. Have you seen anyone like that? Pero, ¿por qué llevas un libro en riba? Basta escangallar con peso. She doesn't even understand that I'm looking for a person yet. Pokaż mi dziecko. Cousinha, este rubio. Este sí. Rubio. Redhead. Czy dasz nam coś do jedzenia? Widziałem, może jego ojca. Have you seen his father? Padre del Nino? Jack Builder? Ben siendo un peregrino? What? E un peregrino? Peregrino? Oh, no. Ktoś umie no. Po hiszpańsku? He is not a pilgrim. Entonces, ¿quién ven siendo? On jest murarzem. He's a mason. Ay, mal rayo, me partas entiendo lo que me estás a contar. Oh, is there someone inside who might be able to translate for us? Nena, que temer que quien te entienda. A translator? A guest? Ahora mismo están che todos a dormir. Casi te diría que vuelvas mañana por la mañana. No se nie dogadają, no. Skaż coś. Let me show you something. Proszę pomóc. I was told he used to stay here. ¿Dices que el rubio está aquí? Ah, ya sé a quién andas a buscar. ¡Xurxo! Xurxo, teraz pille. ¿Qué fue? O raparigo este eche fillo teu. Xurxo, de ese rudem. Non che sei. Case que non, To es Jack, chyba. No, he's not the man I'm looking for. Semella que desta ainda zafas. Xurxo, już myślał, że kurde... syna ma. Co ja mam mu jej wskazać? Let me show you. Oh, can you help us? O inglés non cho falo. Desculpa. O, nie gada po tym. To wskażę ognisko jej. Powiem, pal się, babo, i wejdę do środka. Jak one się dogadały? Ja nie wiem w ogóle. Chyba na migi. Jak... O kurde, co to lata? To nie mucha, a to biedronka. Co, pokazała jej to ognisko, czy nie? Wskaż kubki. Co to ma niby dać, że wskaże kubki? He likes to craft things.
O Jezu. Like jars or strange machinery. Lubi tworzyć rzeczy. To na pewno wierzył, że to Jack, który rok temu tu przyszedł. Oh, i que diantres andará a decir a mujer esa. Wskaż katedrę. He's a mason. He builds things like that. No, ona pomyśli, że ja mówię o papieżu. Ah, ete mason. Albanel. Si, si, a mason. It's the same word in Galician. Por aquí pasan una morea de masons. ¿No me podrías decir algo más sobre él? Oín falar dun masón que diz que se dedica a traducir libros en Toledo. Polo visto, di que se chama Jack. Yes, Jack. Have you seen him? Non sei cal será o seu apelido, pero... Que se lleve, ben, vale, é certo que non chai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesmo? Suxa tico Toledo, entón, vince treba na pevno ir do Toledo teraz. He went to Toledo? A Toledo marchou, sí. Di que o teu Jack podería estar en Toledo. All right, so I will go to Toledo then. Gracinius. Ale muza się w ogóle włączyła. I just pray that I understood you correctly. Jezu, przecież to oni tak kiedyś byli, wszyscy po wszystkich językach umieli rozmawiać kiedyś. Wędrówka do Toledo. Strasznie mi się chce do toalety, bo już tak długo gramy bez kibelka. Miesiąc po opuszczeniu Santiago de Compostela. To długo tam nie była. Toledo. Fajne te miasta kiedyś miały taki, kurde, większy sens niż teraz. Tak przynajmniej miały jakiś mur, pewnie zamek, rynek, kościół i wszystko było git. Buenos dias. Buenos dias. Parlez-vous français? English? Of course. How may I help you? Czym mogę pomóc? I was told a man named powiedziano Jack mi, że w tym domu mieszka Jack budowniczy. Who told you this? Kto ci tak powiedział? A group of scholars. Grupa uczonych żyjących na obrzeżach miasta. They said he used to translate podobno old scriptures about mathematics. Nim się tu przeprowadził, tłumaczył stare pisma związane z matematyką. I will talk with Master Rashid. Pomówię z Mastrzem Rashidem, proszę tu poczekać. O, Jezu, dziwię się. Dobra, moi drodzy, przerwa, kurde, na toaletę. A może przerwa już w streamie? Już jest prawie 22, co myślicie? Czy chcemy się z Jackiem jeszcze spotkać? Może zostawmy se Jacka na następną już godzinę gramy, nie? Czy tu jest jakiś kontynuuj zapisz? O, zapisało się. Zapisz, tak. Okej, dobra, jest git. Thank you.